Witamy w nowym odcinku podcastu na martwo. Z tej strony Ada. Słucham? Jest gorąco, to dlatego. Jest Mateusz. Mateusz. No tak powinnaś to powiedzieć. Już, ty jakby, powinieneś to powiedzieć. Już brnij w to. Już jak zaczynasz jakieś, nie wiem, co to za styl wypowiedzi był. Koło fortuny. Wesoły. Wesoły. Styl wesoły. Tak. Zatrzymajcie tę karuzelę. Jesteśmy komediowym podcastem kryminalnym. I zapraszamy was na nasze social media, bo podcast na martwo. Dwa pierwsze odcinki nie zapominaliśmy o tym mówić na początku odcinka. Ale mówiliśmy na końcu. Jest to błąd, bo ludzie nie słuchają końca odcinka. I no. Macie słuchać nas do ostatniej sekundy. No i... Najlepsze rzeczy są na końcu. Tak, i PayPal jest tam na dole. Tak. I zgadnijcie, o czym dzisiaj odcinek. No nie wiem, czy zgadniecie. Nie, żebym tydzień temu zrobiła super spoiler. No już powiedzieliśmy, nie? No, praktycznie no. Tak. O windzie. I jesteśmy dalej w hotelu Cecil. Jesteśmy szok. W hotelu Cecil, utknęliśmy tam. No i zła sława hotelu wróciła niczym rykoszet, kiedy w 2013 roku była miejscem zaginięcia młodej turystki z Kanady i nagrań z windy, które stały się wiralem w internetach. Ale cofnijmy się do 30 kwietnia 1991 roku, kiedy w Vancouver, w Kanadzie, na świat przyszła Lam Ho Yi. I co z nią? Jej rodzice byli imigrantami z Hongkongu. Kiedy przyszła na świat? W 91. Miesiąc. Kwiecień. A. Jej rodzice byli imigrantami z Hongkongu. Przyjęła, chyba tak przyjmują amerykańskie, zamerykanizowane imię w pewnym momencie. I ona, nie wiem, czy sobie wybrała, czy jej rodzice wybrali, Elisa Lam. Tak się nazywała. Elisa Lam. Jako nastolatka prowadziła bloga o nazwie Etherfields. Głównie wstawiała posty dotyczące mody, swojego życia, zwłaszcza walki z chorobą psychiczną. Elisa miała zdiagnozowaną chorobę dwubiegunową i depresję. Zażywała leki antydepresyjne. Nie miała jednak myśli samobójczych. Z tego, co wiedziała jej rodzina przynajmniej, albo też nie pisała o tym na blogu. Zdarzało jej się odstawiać leki czasami, co prowadziło do halucynacji. Mi się wydaje, że wszystkim się zdarza odłożyć leki czasami. Tak jak masz, nie wiem, Eutyrox do brania czy coś, bo nie masz, nie wiem, tarczycy. Albo coś takiego, nie? Że zapomnisz. Ja biorę leki na stałe i nie zapominam. Nigdy nie ale bo nie. Ty masz tak, że to... No bo to jest jakby... To jest jakby część ciebie, że ty nie zapominasz, nie? Tak, mam dobry mózg. Ale na pewno... Tak, to jest część mnie, mój mózg w mojej głowie, tak. Ale ja na przykład jak brałem Izotek, to potrafiłem zapomnieć. Ale na jeden lek mam przypomnienie w telefonie, bo muszę go o konkretnej godzinie brać, tak? O, widzisz? No. Ja nie używałem przypomnień na telefonie. No widzisz. Bo ja uważam, że trzeba ćwiczyć mózg. Dlatego też nie robię list na zakupy. Och, ja zawsze robię, bo bym nic nie kupiła. No. Albo kupiłabym jakieś głupoty. Ja nie robię. Ale pamiętasz, ja jak miałem te epizody, jak mieszkaliśmy jeszcze tam na starym, tak, chodziliśmy pamiętam, do Lidla. I ja byłem przekonany, że biorę jeden produkt i wracałem do mieszkania i był drugi w ogóle całkiem. To ja myślałam, że to już jest mój koniec, że no... A bo teraz jest tak lepiej, tak? Tak, ja teraz w ogóle nie mam takich sytuacji. Okay. Już nie pamiętam, dobra, kiedy miałam takie sytuacje. Może byliśmy trochę podtruci chyba, bo w mieszkaniu mieliśmy grzyba. Ej, bez kitu. Może to ta czarna pleśń. No, raczej. Tak, więc jak nie brała leków, to miała lekkie halucynacje, w trakcie których chowała się pod łóżkiem. A ja miałam halucynacje, kurwa, w Lidlu. No chyba po tak. Po czarnej pleśni. Nie mogę tego przeżyć, teraz sobie... Bez kitu tak było. Wow. No. Przynajmniej raz z tego powodu była hospitalizowana. Dostała się na Uniwersytet British Columbia, ale jak pisała na swoim blogu w styczniu 2012, przez swój stan... Shut the fuck up! It's 2000. Zawsze będę mówić źle, okej? Okay? Nie poprawiajcie mnie. Bo jestem gramatycznie autystyczna. Okej, okay, no na pewno. No jestem. No jak pisała na blogu, przez swój stan zdrowia ciężko było jej kontynuować naukę. Musiała opuścić kilka klas, co spowodowało w niej uczucie pustki i zagubienia.
Posty też tak miałem zawsze po zwolnieniu lekarskim. Uff. Ja tak miałam w podstawówce, pamiętam, miałam taką pustkę, bo ominęły mnie lekcje o zegarze. I ja do tej pory nie umiem używać zegara. Ja też nie umiem. Ale ja po prostu nie słuchałam. Ja w ogóle miesiące po kolei to się nauczyłam dopiero jak byłem w pracy mojej pierwszej, bo musiałam... Nie, no to tak to bez przesady. Ja znam miesiące w kilku językach, okej? Okay? O, oh, wow! O Boże! Patrzcie ją, kurde! O, oh, wow! No, no. Nic na ciebie nie mam, żadnego haka, nic. Nie masz. Kurde. Mucha nie siada, znam miesiące w kilku językach. Yes. W ilu, czterech? Przynajmniej. Przynajmniej. Lista rośnie, jakby. No, raczej. Główny zakres. Tak. A dni tygodnia? Nie, ale do 10 umiem liczyć, chyba w 5 językach. Także ten. Słuchajcie. Post ten na blogu zatytułowała cytatem Czaka Paleniuka, super autora, jednego z moich ulubionych pisarzy. A to jest Czak Palaniuk. Czak Palaniuk, tak. Ja myślę, to który jest... napisał jeden z najlepszych książek Pod Słońcem, Fight Club. No bo ty powiedział? Czaka Palaniuka. No to brzmi trochę jak jakiś gibberish. Ja myślałam, że ona sobie tak tytuł jakiś pisała, bo ty powiedziałaś, że tytułem Czaka Palaniuka. Ja nie wiem, co to kurwa jest Czaka Palaniuka. To jest takie... Fawkulce, to sobie, Czaka Palaniuka, co to jest? Tak. I ten cytat, jak bardzo podobny do, nie wiem, czy to nawet nie jest z Fight Clubu, że jesteś nawiedzany przez ideę, że marnujesz własne życie. Jest bo, tak. Bo tak się czuła, jakby marnowała własne życie, tak. Elisa obawiała się, że nie udaje się ukończyć studiów. I chyba w ogóle ją wykreślili z listy studentów. A to rzeczywiście nie udało jej się. I postanowiła zrobić sobie przerwę. Zdrowo. I podróżować. Super. Tak. Po 2 latach blogowania jednak przeniosła się na moją ulubioną platformę Tumblr. Ja też w tamtych czasach na Tumblrze śmigam do dzisiaj. W tamtych czasach do dzisiaj? Tak. Pod nickiem Nouvelle Nouveau, okay. Coś po francusku. Głównie replikowała zdjęcia modelek, cytaty, pisała również swoje posty. No tak się na Tumblrze właśnie Tumblr, no. Rzeczy robi. I w związku z, właśnie z tą przerwą postanowiła podróżować do Kalifornii. Okej. Do hotelu. Podróżowała samotnie, głównie transportując się pociągami, autobusami. Ona brzmi jak ja. Strasznie mi przypomina mnie. Wstawia zdjęcia ze swoich podróży. 26 stycznia 2013 dotarła do Los Angeles, gdzie zameldowała się w hotelu Cecil. Po co? Na co to komu było potrzebne? Wtedy to był, wiesz, Stay on Main, nie Hotel Cecil. Trochę, żeby zmylić turystów. A na którym piętrze była? No na którymś z tych 3, które były Stay on Main, nie? 4, 5 albo 6. A, dostała miejsce w pokoju wieloosobowym na 5 piętrze. Pokój wieloosobowy? No. To jest bardzo tania opcja. Ja raz byłam w takim pokoju. Ja dziękuję. I... Nigdy więcej. Spałam z otwartymi oczami. No oczywiście, że tak. Musiałam jedną noc tam zostać i nie spałam prawie samą noc, bo no. Się bałam, że ktoś mnie zamorduje. Ja też bym się bał. Oczywiście, że tak. Nie wiadomo, kto tam jest. Nie znasz tych ludzi w ogóle. Nie. Wszyscy randomy. Nie. A tam? To było najgorsze przeżycie w moim życiu. Naprawdę, najgorsza rzecz, jaką przeżyłam. To była ta noc jedna. Dosłownie główna rzecz, na której nie powinno się oszczędzać. Jedzenie tak. I hotele. I twoje bezpieczeństwo. Jakby... Tak, już nie oszczędzam. Bo na takich rzeczach już nie oszczędzam, absolutnie. No. Pokoje osoby. Grupowe są dla martwych ludzi, okej? Okay? Jeśli podróżujesz rzeczywiście ze znajomymi, to ma sens. No okej. Okay. Ale jak z obcymi, to nie. Ale ona trafiała do obcych, bo sama podróżowała. I osoby, które przebywały z nią w pokoju, zgłosiły skargę. Na nią? Tak. Czy mówiąc, że zachowuje się dziwnie. Okay. Zostawia notatki z napisem odejdź. Na przykład.
Jak to dziecko zwaj na tego, co sobie talk wsypuje do majtek. I matka go, go, go away. I ten talk, jak się wysypuje no. Tam więcej do go. Albo to dziecko w tym, w maśle orzechowym. Tak. Albo zamykała się od środka i prosiła o hasło, jak w jakimś Hogwarcie. Została po 2 dniach przeniesiona do jednoosobowego pokoju. Super. Cokolwiek robiła, zadziałała. Tak. Jakby nie masz pieniędzy, zrób z siebie wariatkę. No i dosłownie. I let's go. Ale to działa, jak wiesz, z kimś masz do czynienia takim, który wydaje ci się taki dziwny w zachowaniu, to trzeba się zachowywać jeszcze dziwniej. Tak. Tak. Zawsze to działa, tak. Zawsze. Kilka... She did that. No. Tylko, że ona chyba odstawiała leki i dlatego się tak zachowywała. Okay. Kilka dni później udała się na nagranie w studiu programu Conana O'Briena. Ona jest mną. Jak ja byłam w Los Angeles, to też bym poszła na nagranie. Conana? Uwielbiam Conana. To jest najśmieszniejszy, po prostu jeden z najśmieszniejszych ludzi na świecie. Bo co? Bo jest rudy. No, ma swoje takie, wiesz, żarty, które godzą w jego... ten wygląd i w ogóle, więc on sam się z tego śmieje, więc super. Ale co jest śmiesznego w tym, że jest rudy? On się z tego śmieje i to jest śmieszne, jak on się śmieje z siebie samego. Zawsze to jest śmieszne, jak ktoś się śmieje z siebie. Tak. Ale została wyprowadzona ze studia przez ochronę z powodu jakiegoś podejrzanego zachowania, nie wiadomo co, no pewnie jakieś takie dziwne rzeczy robiła, bo odstawia lek. Może napisała list do Conana. Go away! Go away. No jeśli groziła komuś, no to się nie dziwię, że ją wyprowadzili. Elisa w trakcie podróżowania była cały czas w kontakcie z rodziną. 31 stycznia miała opuścić hotel i udać się w dalszą podróż do Santa Cruz. Jej rodzice jednak nie otrzymali o niej żadnej wiadomości i skontaktowali się z policją w Los Angeles, i od razu przyjechali na miejsce. Na policja usłyszała, a gdzie się córka zatrzymuje? W hotelu Cecil. A no to do Elo. Okej, dobra, to jedziemy tam, ten, zabieramy doktora ze sobą, no. Żeby ktoś zgon stwierdził. Pracownicy hotelu widzieli Elisę ostatniego dnia. Jedna z menedżerek, która z nią rozmawiała, mówiła, że kupiła prezenty dla rodziny. Była w dobrym nastroju i zastanawiała się, czy nowa książka, którą kupiła, nie będzie za ciężka, żeby z nią podróżować. Tyle wymieniły. Ada w podróży. No kurde, ja. Kupiła magnesy, przyszła z za dużą książką. Jest! Policja przeszukała hotel i pokój, w którym zatrzymała się Elisa, ale nie znalazła tam niczego podejrzanego, oprócz tego, że bagaż zostawiła. Tak jakby ulotniła się, tak? Jest to podejrzane. Wypuszczono również psy tropiące na hotel i na dach hotelu, które nie wyczuły jej zapachu nigdzie. Policja nie mogła przeszukać innych pokojów, bo nie mieli podstaw. Tak, brak podejrzenia, że doszło do przestępstwa. Jakby, nie wiem, krew była w pokoju, to by mogli przeszukać, ale tak to nie za bardzo. Po prostu może wyszła gdzieś i nie wróciła. Tak. Ulotki z jej zdjęciem zostały rozwieszone po całej okolicy. Media zainteresowały się dosyć mocno zaginięciem młodej turystki, która ostatnio była widziana w przeklętym hotelu. Tak. 13 lutego, 2 tygodnie później, policja upubliczniła nagranie z windy w hotelu, które uznaje się za ostatnie, na którym widziano Elisę. Ja polecam obejrzeć te nagrania, tak, uważam, że są super ciekawe. Na kilkuminutowym nagraniu Elisa stoi sama w windzie, wykonuje dziwne ruchy, gestykuluje, klika różne przyciski w windzie. Kiedy drzwi windy się otwierają, to wygląda do korytarza, wychodzi i tak przychodzi obok. Nie pamiętam, czy przychodzi obok, ale wychodzi w końcu. Ogólnie to te drzwi jakoś się tak dziwnie jakby nie chciały zamknąć, czy coś w tym stylu. No. Wygląda, jakby trochę patrzyła na kogoś. Tak. Nagranie to wzbudziło ogromne zainteresowanie, było analizowane przez każdego, który je oglądał. W ciągu pierwszych kilku dni nagranie widziało 3 miliony osób, z których wiele odczuwało dyskomfort, tak jak ja, kiedy je oglądał. Tak, dosłownie. Aż dreszcze przychodzą. Nie wiem, czy to nie dlatego, że po prostu wiadomo, że to jest ostatni raz, kiedy ją widziano w ogóle żywą. Spoiler. Powstało wiele teorii tłumaczących jej zachowanie. Jedna z nich dotyczyła tego, że próbowała desperacko przed kimś uciec. Tak wydawało się niektórym, że ona z kimś rozmawia na tym nagraniu.
Inna teoria to była taka, że pod wpływem substancji odurzających być może była. I kiedy media jednak dowiedziały się o jej chorobie psychicznej, to była teoria, że ma epizod psychotyczny. To była teoria numer jeden. Ale pojawiły się też tak głupie teorie, a o najgłupszej z nich muszę wam opowiedzieć. To była ten kod koreańska miejska legenda o grze w windzie. Tak, tak. Opowiem wam pokrótce, I love this na czym polega ta gra. Gracz musi być w windzie sam, a budynek musi mieć przynajmniej 10 pięter. Zgadza się. Zasady gry. Wsiądź do windy na pierwszym piętrze, jedź na czwarte piętro, nie wychodź, wróć na drugie piętro, następnie jedź na szóste piętro, znów na drugie, na dziesiąte, wtedy powinieneś zacząć słyszeć głos. Należy go zignorować i nie odzywać się do niego. Następnie musisz wrócić na piąte piętro, tam do windy może wsiąść kobieta. Dla większości wygląda jak obca osoba, może przypominać kogoś znajomego. Nie należy się do niej zwracać i nie patrzeć na nią, nie jest człowiekiem i możecie capnąć do innego świata i nie wrócisz. Tak. A ona z kimś chyba rozmawiała? Następnie jedź na pierwsze piętro. Jeśli winda zacznie jechać w dół, przegrałeś grę. Musisz wyjść i nie oglądać się za siebie. Jeśli winda pojedzie na górę do 10 piętra, to ostatni moment, żeby opuścić grę, musisz tutaj kliknąć dowolny przycisk w windzie. Jeśli grasz dalej, możesz opuścić windę, ale kobieta zapyta się, gdzie idziesz. Trzeba ją zignorować. Jeśli zostaniesz w windzie, to znajdziesz się w innym świecie. Jaki to ma sens, że ja nie mogę się nie odezwać do nikogo? Nie ma sensu. Bo to nie jest prawdziwa gra. Jak to? Ale podobno w tym świecie nie działa elektronika i jest ciemno i widzisz tylko swoją windę. I to ma być super? Są dalsze zasady gry, ale to chodzi tylko o jeżdżenie między piętrami praktycznie. Póki, nie wiem, ci się w głowie nie zakręci i nie zaczniesz mieć halucynacji, że jesteś w jakimś innym świecie chyba. Ale to jest chyba główny właśnie cel, żeby trafić do jakiegoś zaświatu. Ta. Na pewno to robię. Na pewno. Na tak. pewno o to chodzi. Mhm. Niektórzy dziewczyna z Hongkongu grała w grę z Korei. Kanadyjka z rodzice z Hongkongu grała w grę z Korei w Kalifornii, w LA, w hotelu Cecil. Właśnie tak było. Tak było! Niektórzy zauważyli, że wideo zostało zmodyfikowane przed publikacją, niektóre fragmenty zostały wykasowane albo spowolnione, ale najprawdopodobniej zostało to zrobione celowo przez policję w celu ukrycia ewentualnych poszlak, które mogłyby być istotne w śledztwie lub ukrycia... lub w ogóle nie miały żadnego wpływu na nagranie, albo jakieś inne osoby tam były, na przykład w windzie, nie? No. No, ale ludzie, wiadomo, znaleźli w tym jakieś drugie dno. No, oczywiście, tak. że tak. W trakcie poszukiwania Elisy goście hotelu zaczęli narzekać na niskie ciśnienie wody w kranach, jej dziwny smak, a później ciemny kolor. O nie. Wiem, jakie to jest creepy, bo u mnie na wsi często nie ma wody i leci takie błoto po prostu z kranu i to jest takie najgorsze. Taka ruda woda się robi. Ruda, żeby to było rude. Błotnista, zwykła woda. Fuj. No. Rankiem 19 lutego pracownik hotelu Santiago Lopez znalazł w ogromnym zbiorniku wodnym na dachu martwe ciało Elisy Lam. Przez pokrywę zobaczył, że unosi się na plecach na wodzie. Pokrywa była zbyt mała, żeby ją wydostać, więc postanowiono opróżnić zbiornik, wyciąć w nim dziurę i wyciągnąć jej ciało. Oni powinni cały zbiornik wymienić. Przecież oni pili wszyscy wodę. No chyba musieli wymienić, skoro wycinali w nim dziurę. Oni musieli pić wodę. Tam były dwa zbiorniki. No ale niektórzy ludzie... Niektórzy pili wodę z trupa, tak. Tak. Wyobrażasz to sobie? Nie. Chociaż mówisz, a jakoś dziwnie to woda smakuje, zimnie. Posmak trupa. Tak, oj. Poszli. Ktoś brał prysznic w tym. Trzy tygodnie się tam rozkładała. Prysznic. No. Zwłoki były już częściowo rozłożone i napuchnięte. Była rozebrana, a ubrania pływały obok ciała. Dziwne. A może się sama... Może myślała, że idzie popływać, kto wie. Może?
Nie znaleziono dowodu uszkodzenia ciała, dowodu na samobójstwo ani napaść seksualną. Toksykologia wykazała, że brała lekarstwa, które miała przepisane, ale nie w takiej ilości, jaką bierze przy regularnym zażywaniu. Więc prawdopodobnie w ostatnich dniach życia odstawiła leki. Miała bardzo małą ilość alkoholu we krwi i leków przeciwbólowych bez recepty. Nie wykazano, że była pod wpływem żadnych substancji odurzających, aczkolwiek są takie substancje, które mogą już się rozłożyć. Uh-huh. 21 lutego koroner uznał śmierć za przypadkowe utonięcie spowodowane stanem zdrowia psychicznego. Mimo, że wykazano śmierć wskutek utonięcia, nie tłumaczyło to, jak znalazła się w zbiorniku. Dokładnie, jak się wchodzi do zbiornika. Dostęp na dach mieli tylko i wyłącznie pracownicy hotelu i każde usiłowanie dostania się kogoś innego włączyłoby alarm. Ale! Jedyne pominięcie alarmu umożliwiłoby dostanie się na dach przez zewnętrzne wyjście przeciwpożarowe, czyli takie schodki na ścianie, tak? No. Pod znakiem zapytania stało również, jak dostała się do środka. Przy zbiornikach stawiano drabinę, żeby dostać się do pokrywy, a sama pokrywa była bardzo ciężka do podniesienia. Prawdopodobnie ta pokrywa nie była w ogóle zamknięta. Co, zbierali deszczówkę? W Kalifornii nie pada deszcz często, więc jaką deszczówkę mieli zbierać? Nie, ale ten pracownik, który tam wszedł na dach, to mówił, że była otwarta. Również wyniki autopsji były kwestionowane, patolodzy nie byli w stanie dojść do porozumienia przez różne tam jakieś zmiany, które były już wywołane ciężkim rozłożeniem dosyć, umiarkowanym przynajmniej. Po jej śmierci pojawiały się nadal posty na jej tumblerze, ale dużo osób korzysta z opcji opóźnionej publikacji, która jest możliwa na tumblerze. Jej telefonu nie znaleziono w pokoju ani przy niej. Gdzie jest telefon? Taka osoba w jej wieku i bez telefonu? Podejrzane to jest dla mnie. We wrześniu 2013 rodzice Elisy pozwali hotel o nieumyślną śmierć, twierdząc, że hotel stworzył ryzyko dla niej i innych gości w hotelu. W związku z tym, że nie potrafiono wyjaśnić, jak Elisa znalazła się w miejscu przeznaczonym tylko dla pracowników, to pozew został odrzucony. Bo ona nie powinna tam nawet być. I jeśli tam była, to uznali, że sama tam musiała jakoś wejść. Okej. Śmierć Elisy nie tylko zainspirowała wiele programów telewizyjnych do stworzenia takiego wątku na przestrzeni ostatnich lat, zwłaszcza dokumentu na Netflix o tej sprawie, w którym ta babka, która jest tam menadżerem, to jest jakaś w ogóle socjopatka moim zdaniem. Mm-hmm. Jak ona mówi o tym, że no, tam mieliśmy taki samobójstwo, coś tam nie, ale ogólnie to jakieś tam na 911 codziennie prawie ktoś dzwoni. Ile tam, 80 trupów musiałam tam, wiesz, bo teraz się praktycznie nie mówi, co tam się dzieje w tym hotelu. Praktycznie nic nie jesteś w stanie znaleźć o jakichś śmierciach w ostatnich 30 latach. A na pewno takie były. Na pewno. Bo nie ma szans, że ludzie tam dalej nie popełniają samobójstw. No fucking way. Ona zresztą o tym mówi, że nieraz tam jakiś raport zdawała, ona tam pracuje co od 2010 czy coś, chyba już nie pracuje nawet. No ale sorry. Po prostu o tym już się nie mówi, tak? Uh-huh. Żeby innych ludzi nie nakręcać, może po prostu, żeby... No bo to też jest takie, wiesz, no... Lepiej chyba o tym nie mówić, skoro z tego są słynni. Tak. I to też to przyciąga takich, wiesz, ludzi, którzy chcą na YouTubie, wiesz, nagrać filmik o spędziliśmy noc w przeklętym hotelu w Cecil. Nie lubię takich ludzi, którzy takie filmy w nagrywają. W lesie. To też. W Japonii. Logan Paul? Ha. On się tak nazywa? Jakiś ten, kurwa, Paul, jeden i drugi, ten taki. No. Ale co dziwne, to... Sprawa ta stała się powodem zainteresowania filmem, który już powstał kilka lat wcześniej. W 2005 roku powstał amerykański remake japońskiego filmu Dark Water, w którym matka i córka przebywają w starym budynku, w którym nie działa winda, z kranu leci ciemna woda, co prowadzi je na dach budynku do zbiornika wodnego, w którym znajdują ciało dziewczyny, która zaginęła rok wcześniej. Wow. Life imitates art, I guess. No. I w sumie tak naprawdę do dzisiaj nie wiadomo, co się wydarzyło. Jeśli miała jakiś epizod, może wydawało się, że nie wiem, wchodzi do basenu czy coś.
Może? Że nie idzie wiem. Popływać, bo się rozebrała? Ale jak ona by tam wlazła? To nie było zamknięte pod kluczem? W ogóle musiałaby drabinę tam przystawić. Coś mi tu śmierdzi. No, śmierdzi. Nie wiem. Mi się wydaje, że ona sama by tam nie wlazła. Ona zresztą też nie była jakaś taka duża, wiesz. Może ktoś w tym hotelu pracował ktoś i może się jej pomógł. Zainteresował tym, że ona jest jakaś zagubiona i coś się z nią dzieje nie tak. I może sobie tak, wiesz, ktoś się do niej przystawiał i ona odrzuciła tą osobę i trafiła do zbiornika. Nie wiem, no nie wiem. To już taki wszyscy nie... chcielibyśmy wiedzieć. Szkoda, że kamer nie było na dachu. No. Albo chociaż przy wejściu. Ale ogólnie to jest też przy chorobie dwubiegunowej. Zauważyć, że jak ludzie giną, to są zawsze takie najdziwniejsze i niewytłumaczalne sprawy kryminalne. Dlaczego? Pamiętasz Maitris Richardson? Tą, która trafiła w restauracji, robiliśmy jej odcinek, co w restauracji robiła, taki wiesz, dziwnie się zachowywała, zawieźli ją na policję, ta policja ją wypuściła. A ta, że ona tam Kobe Beef zamówiła. Tak. Okej, okay, to pamiętam. Tak, to pamiętasz, że zamówiła Kobe Beef. Jakby zjadłbym. Okej. Okay. A co z hotelem Cecil się stało? W 2014 hotel został sprzedany nowojorskiej firmie deweloperskiej, która chciała pozostawić historyczne lobby, nienaruszone, ale chciała zrobić renowację pozostałych części budynku. 13 czerwca... Mi się wydaje, że to jest to właśnie bad juju, że to trzeba że zamienić to lobby. Wszystko, tak? Cały budynek zburzyć. Albo po prostu niech będzie dla tych bezdomnych. Tak, żeby co? Żeby oni tam popełniali samobójstwa? Nie! To trzeba zburzyć i wybudować nowy ośrodek. No, ale dla bezdomnych. Tak. 13 czerwca 2015 niedaleko hotelu znaleziono ciało niezidentyfikowanego mężczyzny, którego przyczyny śmierci nie udało się ustalić. Podejrzewano, że popełnił samobójstwo przez skok z okna hotelu. W 2017 hotel zamknięto w celu renowacji, które wydłużyły się przez pandemię, ale 13 grudnia 2021 ogłoszono otwarcie kompleksu tanich mieszkań dla 600 uboższych rezydentów. Okej, okay, coś okay. W dobrym kierunku to poszło. Powiedzmy, no. Ale zainteresowałam się całym tematem, jak w ogóle często dochodzi do śmierci w hotelach. Bo nieraz możesz być w hotelu i sobie myślisz, może ktoś tu umarł. Może. Zwłaszcza w takim stuletnim hotelu. To na pewno nawet. Na pierwszym miejscu, nawet w samym Los Angeles nie znajduje się hotel Cecil, jeżeli chodzi o liczbę osób, które zmarły w hotelu. O. Jest to hotel El Roya. El Royal. El Roya. Ale w ogóle... w którym podobno od 1920, czyli ten sam prawie rok założenia, zmarło ponad 100 osób, bo w Cecil to jest około 50, tak się szacuje. 100 osób, zero jakichkolwiek informacji w internecie na ten temat. Hotel pięciogwiazdkowy. Nic nie znalazłam. To jest też hotel, w którym celebryci przebywają czasami i może tam, wiesz, jakieś przedawkowania, samobójstwa, tego typu rzeczy przez jakieś bogatsze osoby, wszystko jest zatuszowane, żeby hotel, wiesz, dalej był, bo to jest taki hollywoodzki hotel, nie? No tak, no. Wiadomix. Ale większość hoteli nawet nie mówi o śmierci swoich rezydentów, bo robi to antyreklamę. Najczęściej dochodzi do śmierci wskutek samobójstwa, śmierci naturalnej czasami, no i morderstwa, wiadomo. Muszą chronić swoją reputację. I przeczytałam na stronie hotelarskiej, że po śmierci osoby w hotelu pokój jest sprzątany przez osoby wyspecjalizowane w przypadku wystąpienia zagrożeń biologicznych. To przyjeżdżają z jakimiś tam detergentami i w ogóle w maskach. Jak w potwory i spółka. Tak. I hotel odpowiada za to, żeby pokój był absolutnie wyczyszczony i gotowy do użytku. Przedmioty, na których znajdował się materiał biologiczny, zostają wyrzucone i wymienione. Tak? Więc jest to możliwe. Nie zamykają hotelu, jeśli tam dojdzie do morderstwa, samobójstwa, czy też jakbyście chcieli wiedzieć, no. Tylko sprzątają.
No to nie, no bo to jest jednak biznes, nie? Taka sytuacja. Teraz to zniechęca do zostawania w hotelach. No i nie muszę wspominać, że praktycznie cały sezon American Horror Story Hotel jest oparty na hotelu Cecil. Bardzo mocno inspirowany tym hotelem. Tak. O, ja nie skończyłem nawet to tego lobby sezonu. Jest. Tam są dwie postacie, które przypominają mi nas. Kto? Katie Bates i ten koleś w dragu. Okej, dzięki. No tak, wiadomo, ty jesteś koleś w dragu, ale ja jestem one. Katie Bates, tak? Katie Bates jest super. No wiem. Shut the fuck up. Miłego podróżowania. Jeżeli będziecie, wiecie, w Los Angeles, to nie zostawajcie w tym hotelu lepiej. I w tym drugim, co tam 100 osób zmarło, też nie. Też nie, ale pewnie was nie stać. Bez obrazy. Oh, wow. No, pewnie nie jesteście celebrytami z Hollywood. Nie stać was, no ja wiem, że was nie stać. Nawet złotówki nam nie dajecie. Nie stać was, biedaki, nas też nie. Nas też pewnie nie stać na hotel sesji. No, pewnie nie. Także... No, także musicie wejść na nasze social media, dać tam 5 gwiazdek wszędzie i obserwować, komentować, subskrybować, udostępniać i na PayPalu zbieramy na nocleg w hotelu Cecil. Nie! El Royal! Wysyłajcie nam na nocleg w hotelu Cecil, poproszę. Tak, dokładnie. No a potem co? Na bilet do Los Angeles. A potem, tak, ale najpierw musimy wiedzieć, że stać nas na nocleg. Do usłyszenia w następnym odcinku. Pa! Pa!